Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Dzisiaj będziemy grać na serwerze PvP i na serwerze PvE. Jeden z widzów napisał dość fajny pomysł na odcinek, mianowicie żebym przedstawił swoje dinozaury, te lepsze, żebym powiedział też jak one wyglądają, jakie mają statystyki, w co levelowałem itp. itd. I to jest całkiem dobra propozycja na taki krótki, szybki odcinek. I zaczniemy sobie od tego serwera PvP, z tym, że przypominam, że tutaj to nie jest serwer oficjalny, tylko tutaj mam przyspieszone tamingi, większe levelowanie, dlatego moim zdaniem tutaj tak nie do końca się powinny liczyć te dinozaury, dlatego je zrobię tak na początku, żeby było, a później przejdziemy do tego serwera oficjalnego PvE, na którym no, trzeba było naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby wylevelować te wszystkie dinozaury, żeby je oswoić przede wszystkim. Dużo kiblesów, czyli dużo jajek, bo oswajałem na 120 levelu na jajkach, na kiblesach wszystko. Jakby nie, prawie każdy gatunek, tak? Więc nie wszystkie jeszcze, ale prawie każdy. Mam nadzieję, że uda się każdego dinozaura oswoić na tym 120 na oficjalnym. Ale tak jak wam mówiłem, ostatnio, no tak, już nie chce mi się tyle grać, że oswajam jednego dinozaura po 10 godzin. Uważam, że to jest jednak przesada. To, co ja już miałem zrobić, osiągnąłem i w zasadzie więcej się już za specjalnie nie da. Przypominam też o tym, znaczy nie przypominam, tylko wprowadzam taką zasadę. Niestety, zmusiliście mnie do tego, no wrzuciłem GTA 5, wszyscy prosili o GTA 5. No a niestety jakby niedużo osób obejrzało te odcinki, dlatego zrobimy jednorazową akcję. Jednorazowo, to nie będzie tak, nie będzie się powtarzało. Pod trzema pierwszymi odcinkami z GTA 5 bardzo bym was prosił o wbicie 500 lajków. To będzie kolejny odcinek z Ark Survival Evolved jutro. Dobra, tak sobie ustalimy, od razu wam powiem, co będziemy robić. Bo ten odcinek no, będzie gotowy na pewno, bo ja już do niego robiłem dzisiaj przygotowania. Jak widzicie, tu jest sporo metalu, sporo cementing paste też jest gotowe i będziemy sobie robić tą bazę taką dużą, dużą, fajną. Znaczy nie może jakąś mega dużą, ale dużą, fajną. Dobra, zaczniemy od tych dinozaurów. Nie będę brał pod uwagę tych mniejszych leveli, bo to nie ma sensu, tych niewylevelowanych. Zaczniemy sobie od Kecala, 146 level. Słuchajcie, 18 tysięcy życia, staminy 1500 i weighta 1200, mili damage 1000, movement speed 200. Wszystko tutaj zostało wylevelowane. Ja mu dałem dużo leveli, z 50 myślę. I powiem wam tak. Powiem wam, co warto levelować u Kecala. Mój Kecal jest bardzo uniwersalny. Ja nim mogę tak. Po pierwsze, on służy mi też do oswajania, bo dzięki temu, że on ma dużo mili damage, ja jestem w stanie też zbierać nim Prime Meat'a. Ze względu na to, że ma też dużo życia, jestem w stanie stankować jakieś dinozaury, nie muszę leczyć go co chwilę, jak zbieram tego Prime Meat'a, tylko on spokojnie sobie sam radzi. Dzięki temu też, że ma tyle, jestem w stanie przelecieć nad bazą PvP, znaczy nad mapą PvP i mam pewność, że ten mój Kecal nie zginie, mimo że ktoś tam ma na przykład 10 działek, tak? Bo wiem, że przelecę i dam radę. Movement speed się przydaje też, bo jednak te Kecale są wolne. Dałem 200, jest spora różnica, wolałbym, żeby tu było tak 250-300, no ale już teraz te levele tak nie wpadają szybko, trzeba by było zabić kilka jakichś tam alf karno, także movement speed również się do tego przydaje. Stamina 1500 moim zdaniem absolutnie mi wystarcza, jestem w stanie przelecieć z tego końca mapy na drugą stronę, spokojnie na tym, jeżeli nic przy okazji nie atakuje, to na luzie. Poza tym u niego co prawda się wolno odnawia stamina, ale możemy sobie ją odnawiać na przykład będąc w powietrzu. Nie musimy lądować, on może tak być w powietrzu na jakiejkolwiek wysokości i ta stamina mu się będzie sama odnawiała. Też jeżeli chodzi o to oswajanie, to też widzieliście na odcinkach jak ja oswajam. Każdego dinozaura w zasadzie można tą samą metodą, czy to jest Giganoto, czy to jest Kecal, czy to jest T-Rex. Stajemy sobie na platformie, wisi w powietrzu, a my strzelamy sobie do tego dinozaura, gdzieś tam pod nami może być. Nie musimy go zlurować w jakieś specjalne miejsce, ale też dzięki temu, że mamy Kecala, to w zasadzie możemy zlurować go w jakiekolwiek miejsce, żebyśmy mieli pewność, że on będzie może bardziej bezpieczny. Także Kecal służy bardzo dobrze do oswajania. 1200 kapa jest akurat niewiele. Chciałbym zrobić jeszcze sobie takiego Kecala, który ma, no nie wiem, 3000 kapa, coś takiego.
Bo tak naprawdę no, to nie jest dużo, bo ja mogę załadować na niego maksymalnie około 800 metalu plus ja, żeby on jakoś tam leciał, tak? Bo tam jest jeszcze później te przeważenie i ten procent jeszcze trzeba mieć, tak, żeby on nie był przeciążony. Także około 800 metalu na niego jestem w stanie złożyć. No i to nie jest jakoś dużo, bo latam co chwila z góry na dół, z góry na dół, z góry na dół. Dobrze, że mam bazę w górach, tak? Ale latam co chwila. No i tego metalu jest mimo wszystko cały czas mało, także najlepiej by było swoje z drugiego kecala, i zrobić go tylko i wyłącznie pod kapa. No i tam też życie, żeby miał na wszelki wypadek, żeby był stankowany, żeby ktoś nie przyleciał i go nie zjadł. Jeżeli chodzi o kecala, to jest póki co wszystko. Przejdźmy sobie do Giga. No to tutaj w sumie mam tylko dwa takie dinozaury. Czekajcie, od razu go zaparkuję w takim miejscu, bo ja później się wyloguję. Ja zawsze parkuję Kecala pod Giganoto, ze względu na to, że nie chcę, żeby ktoś mi go przypadkiem zjadł, a jak ktoś go zaatakuje, on jest na pasyw, no to Giganoto jest nad nim, więc tego kogoś hapsnie spokojnie. Przejdźmy właśnie do tego Giganoto. 118 level, ja go oswoiłem na levelu 8, także on ma już wbite no 110 leveli, czyli bardzo dużo, ja go wylevelowałem. Dałem mu trochę w każdą rzecz, ale nie polecam dawać w nic oprócz melee damage. Ewentualnie nie, nawet stamina się nie opłaca, bo stamina dostaje tylko 4. Życia mu się nie opłaca, bo jeżeli masz 75 tysięcy, to te 300, które dostaniesz za level, nic nie daje tak naprawdę. Stamina dostajesz 4. Nie rozmawiamy o tym, no kapa też chyba nie ma sensu. Movement speed dostajesz tylko 0,3, więc kompletnie się nie opyla. Także tylko melee damage, on ma 366%, także on zabija Alpha T-Rexa w około 5-10 sekund. Także maszyna do zabijania. Myślę, że jest on w stanie zabić nawet dzikiego Giganoto, bo dziki Giganoto ma 300 tysięcy życia i 100% melee damage. I myślę, że wygrałbym taką walkę z dzikim Giganoto. Tylko zwróćcie uwagę, że on bardzo gubi jedzenie, także zawsze jak się wylogowujecie na... Jeżeli wiecie, że będziecie wylogowani na kilka dni, to no, on musi mieć to jedzenie, więc chociaż żeby miał trochę tego, bo wiadomo, że to jedzenie i tak zgnije, ale żeby miał chociaż trochę w ekwipunku na wszelki wypadek, to jest szansa, że nic mu się nie stanie. Ja na przykład powiem wam jeszcze później na drugim serwerze, co robię z Giganoto, żeby mieć pewność, że on nie zdechnie z głodu. Także na tym serwerze to wszystko, zaraz widzimy się na serwerze PvE. I przechodzimy od razu do innych dinozaurów. Giganoto mamy omówionego. Przejdźmy sobie do moich. Od razu może do moich najlepszych T-Rexów. Mam takie T-Rexy 2. Oba są na ponad 200 levelu, bo zaraz temu dodamy. Chodź tu. Może ma. A nie, nie ma. No to jeden nie ma, niestety. Oba były oswojone na około 120 levelu na Full Kiblesach. Były też wylevelowane 5500 życia. Melee damage 1700. Dzięki temu, drugi ma podobne statystyki, 6000, 1500. Dzięki temu, że one mają takie statystyki, jestem w stanie zabić Alpha T-Rexa. Gdyby było trochę mniej tego życia, na przykład 4000, na przykład 1500, no to już na przykład takiego T-Rexa, Alpha T-Rexa na 60, mógłbym nie zabić. To też zależy, bo dzikie Alfy również mają statystyki losowe, ale na pewno bym nie zabił na 120. Także te statystyki pozwalają na to, że możecie zabić w zasadzie każdego dinozaura oprócz Giganoto, bo Giganoto raczej T-Rexem no nie bardzo zabijecie. Jest to raczej niemożliwe, bo jeżeli macie problemy z Alfa T-Rexem na levelu powiedzmy 100-setnym, no to Giganoto nie zabijecie po prostu, bo Giganoto jest silniejszy od Alpha T-Rexa. Giganoto zabija Alpha T-Rexa w chwilę. Spinozaury 190-130. Tutaj podobne statystyki. One ogólnie powinny być podobne. Staminy ma też dużo, żeby mógł więcej biegać. Jeżeli chcecie zabić również tam Alpha T-Rexa, one mniej więcej z taką samą siłą gryzą, więc powinny mieć tyle samo tutaj procent tego damage'a i też tyle samo życia, żeby ewentualnie przeżyć. One widzicie czasem tutaj nawet Argentivy jakieś gryzły, bo wcześniej tu były inne dinozaury i te Argentivy były jedzone przez nie. Także tutaj to akurat polecam. No wiadomo, jeżeli macie brontozaury, no to brontozaury walicie moim zdaniem najlepiej z platformą, jeżeli macie. Oczywiście
robić pod mili damage, zbieracie jagody, bo głównie chodzi do zbierania narkotyków po prostu, czyli zbieracie narkoberi. Już robiłem o tym poradnik, zdaje się, jakiś. Czy to na live? Nie, na live chyba wam tłumaczyłem. Kładziecie na platformie mortary, kilka mortarów, idziecie w las i bierzecie zgniłe mięso tam wcześniej z bazy i po prostu... Wow, ja myślałem, że to jakiś dziwny nowy dinozaur leci, a to przebiegnie, a to leci po prostu domowo. Także sobie ustawiacie mortary i trzepiecie narkotyk na potęgę. Także tylko i wyłącznie mini damage jest potrzebny, kap nawet nie jest potrzebny, bo machniecie ogonem. Kilka razy zapełnicie tego kapa, tak czy siak, więc tutaj nie warto marnować na to po prostu energii. Tak samo na staminę i tak dalej, nie warto marnować tych punktów. Od razu może Pteranodon, skoro już na nim latam. Pteranodon na 155 levelu, oswojony na jakimś tam, no nie pamiętam, ale już wylewelowany dość mocno, na 80 chyba. On jest po to, żeby latać. I powiem wam, 266 tego movement speeda jest naprawdę wystarczająco. Jesteśmy w stanie przelecieć całą mapę na jednej staminie. Mimo że staminy, zobaczcie, no nie jest dużo, prawda? Bo 1000. Jesteśmy w stanie zbierać kryształy bardzo, w bardzo szybkim tempie. Także ten movement speed jest naprawdę wystarczający. Dajcie mu w życie. Najlepiej, żeby miał z 1000 tego życia chociaż, prawda? Pokażę wam zaraz wylewelowanego Karno, a później mamuta. Dobra, bo przejdziemy do środka bazy. Także przejdziemy sobie do mojego Karno, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. Jest to Karno. Jego nazywam Karno Antychryst. I on jest 215 level. Ja go oswoiłem na 120 pulki blessach, także to jest maksymalny jego level. Mógłbym go jeszcze podlewelować 5 leveli. Chyba, zdaje się, mógłby dostać jeszcze. Ale to już by był max jego. I zobaczcie, on jest silniejszy. Nie, silniejszy może nie jest, ale ma 5300-1800. Stamina 1000. Stamina ogólnie szybko i tak się zużywa. Nie ma różnicy za bardzo tutaj. Widzicie też, wszystko na neutral jest ustawione. Wcześniej miałem wieżyczki, ale ktoś mi je zniszczył, bo byłem offline przez 4 dni i można zniszczyć. Także nie mam już wieżyczek tych takich plant X. Tak, i ten Karno, też był odcinek o tym, był odcinek z polowaniem jego i on też był odcinek z tym, jak zabija Alfa T-Rexa. On był, zabił Alfa T-Rexa w około tam 20 sekund na 40 levelu. Alfa T-Rex był także dość potężnie, stracił około 1 trzecią życia, ale poradził sobie podobnie w sumie jak T-Rex ten na 200 levelu. Dobra, przechodzimy do środka bazy. Ja sobie tu ich zostawię. Tutaj jajcerz biega, ale widzicie, nie ma tych jajek, nie? Nie wiem, albo coś jest nie tak, albo po prostu od razu mamut i później Ludicirus. Mamut. Oswojony na levelu, zdaje się, 40, także niewiele. Ale bardzo przydatne stworzenie, 1000 mili damage, 2000 życia. Stamina za dużo, zdecydowanie za dużo. Ja nie dawałem mu stamina, po prostu na takim się wylewelował. No i cap 750 za mało. Polecam dawać właśnie w mili damage. Dzięki mili damage zbieramy więcej drewna i dzięki życiu możemy zabijać na przykład alfa raptory, bo on zabijał na luzie alfa raptory i dzięki temu też można łatwo go było wylewelować. Także dawajcie trochę w życie, te 2000, 1500 w zasadzie chyba by wystarczyło. Staminy 500 niech będzie max. Kapa możecie dawać tam ile chcecie w zasadzie, ale mili damage też warto, żeby miał no to około tego 1000, bo on zbiera naprawdę szybko drewno. I nie musicie mieć mamuta na 120 tak naprawdę. Jeżeli wylewelujecie takiego, to on wam na pewno wystarczy. Goryl oswojony również na fulki blessach, co 65 level. Polecam dawać mu w mili damage. O kurczę, czemu on tyle leveli ma? Nie wierzę, co to za kot jest? Nie macie pojęcia, co kot robi. Jest niegrzeczna mocno. Życie zawsze chciałem dać mu 3000 właśnie, żeby miał, ale uważajcie, bo zaraz spada mu food i on mi zaraz umrze z głodu przez to. 3000 życia to będzie wystarczająco. Stamina zależy do czego. Nie wierzę, co ona robi.
I stamina chyba troszkę za dużo, no zależy co chcecie, czy chcecie nim podróżować, czy nie. Melee damage około 1000, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. On może zbierać dzięki temu dużo tego fibera, jeżeli chcecie. Chociaż lepiej jest naprawdę zbierać siklem. Moim zdaniem lepsza metoda, szybciej, wygodniej, nie trzeba szukać tego małpy, tej małpy, ale możecie też iść z małpą, tak? Że wy będziecie zbierać cyklem, a on będzie zbierał tam swoją metodą. Jak to jajko się znalazło tutaj w ogóle? Jak one są wszystkie na zewnątrz, no nieważne. I on też zbiera zajebiście tacza, także walcie w drzewa, zajebiście zbiera tacza, on spokojnie zabija alfa raptora. Z alfa karną miał problem, ale teraz jak ma 3000 życia i 1000 mili damage, już nie powinien mieć problemu z alfa karną, także polecam na pewno. My przejdźmy sobie teraz tutaj do Dodikurus. Dodikurus, jestem bardzo dumny z Dodikurusa. Ja go oswoiłem na 100. levelu na samych jagodach. Oswajałem go 10 godzin, także bardzo, bardzo, bardzo dużo. Melee damage 1000 mu będzie wystarczyło w sumie, ale może się dać więcej. Im więcej dajecie w melee damage u takich zwierząt roślinożernych, tym więcej one zbierają. Oczy u wszystkich, tym więcej zbierają surowców, tak? Czyli na przykład ten zbierze więcej prejmita, a ten zbierze więcej kamienia. On zbiera naprawdę mega dużo, dużo kamienia. On zabija spokojnie alfa raptory. Z alfa karno nie próbowałem, alfa T-Rexem też nie, bo on ma z kolei wolny atak, tak? Bo ten ogon to jest jednak za wolne. Powinien, żeby robił to 2 razy szybciej, to na pewno by nie było problemu, ale w obecnym stanie, no nie wiem, jak to się sprawdzi. Ankylo w ogóle nie testowany, w ogóle nie używam. Jakoś mi nie podpasowało. On służy do zbierania metalu flinta. Także można używać do tego, ale szczerze powiem, że myślę, że taki level 60, 80 by również wystarczył. No zależy, jak jest wylevelowany. On, zobaczcie, jest dość kozacki, także on też mocno bije, podobne statystyki do tego. I on jest naprawdę również dobrym ankylosaurusem. Teraz tak, skorpion. Tutaj mamy skorpiona Zdzisława. Skorpiony się przydają. Wystarczy mieć tak naprawdę jednego skorpiona, który ma mega dużo melee damage. I one służą głównie do oswajania Quetzali w obecnym stanie, bo łapiemy je Argentivą, dajemy na agresyw i dzięki temu w locie one mogą atakować Quetzala i uśpić. Atakujemy raz na 10 sekund, wchodzi torpor następny. I tak dalej, i tak dalej. Więc skorpiony wystarczy tylko, żeby miały melee damage do oswajania Quetzali. Można oswajać inne dinozaury, ale wtedy no muszą mieć bardzo dużo życia. Na przykład jeżeli chodzi o T-Rexa, to muszą mieć bardzo dużo życia, żeby były go w stanie stankować i też dobre siodło. Dobrze, dinozaur, który, znaczy nie dinozaur, tylko tak, który najbardziej mi się przydał, czyli Fallen. Fallen jest Argentivą, wylewelowaną 120, na 120 oswojoną, wylewelowaną na maksa 5000 życia, ale ona miała bardzo słabe statystyki niestety na początku i to jest dość słaba Argentiva. 5000 życia, stamina jest, no mega dużo jest tej staminy, naprawdę można latać, latać, zabijać i zabijać. Także 2000 w sumie też by starczyło, ale dzięki temu, że jest tyle, się nie muszę o nic martwić. Aczkolwiek to jest statystyka, która była podstawowa od razu po oswojeniu. 5000 życia i 1900 mili damage. Są to statystyki, które pozwalają mi na maksymalne zabicie Alfa Karno. Alfa T-Rexa Argentiva nigdy nie zabiła, zawsze był problem, zawsze to trwało bardzo długo. Szybciej szło zabijanie z kuszy i ewentualnie dobicie Argentivą niż zabijanie samą Argentivą, bo ona atakowała T-Rexa. W międzyczasie później musiałem się leczyć. Leczenie, jak wiecie, trwa bardzo długo tym zwykłym mięsem, inaczej się nie da chyba. Albo ja może jeszcze o tym nie wiem. I ostatecznie wyglądało na to, że Alfa T-Rexa bijemy taką Argentivą przez 30 minut, co się w ogóle nie opyla. No chyba, że też chcemy ją wylevelować, bo jednak dużo leveli wpadnie po czymś takim. Kolejna Argentiva to jest tutaj Viserion. Warto mieć taką Argentivę trochę jak Viserion, bo on ma dużo kapa, ale można najlepiej, tak jak ja mam, mieć kilka Argentiv na mniejszych levelach, polecam, na tych 45. Jak jeszcze na przykład Kecala nie możecie mieć. Dużo Argentiv. Po pierwsze jajka na spinozaura, a po drugie dużo kapa, łącznie macie. Lecicie w góry, albo na wulkan na przykład, zbieracie kilka tysięcy metalu, przywozicie za jednym zamachem, macie kilka tysięcy metalu i to wam na takim levelu naprawdę powinno starczyć, nawet taka jedna wycieczka.
oswajacie je masowo. Dość łatwo się je oswaja. Kilka odcinków było z masowego oswajania Argentiv. Także polecam. Serdecznie oswajamy z łuku najlepiej. Tutaj nic nie ma w zasadzie już do powiedzenia. W ogóle, co tu się działo? Ktoś musiał zaatakować tą bazę, bo one wszystkie się poruszyły. Wszystko w zasadzie, a reszta jest na pasyw. Dlatego dziwne. Żaba. Przejdźmy do żaby. Żaby niestety, moim zdaniem, powinny dostać lekko zbustowane, bo jest za mało robaków. Moja żaba jest dość silna, ale ja nią nie grałem w sumie. O nie, ona jest słaba, przepraszam. Pomyliłem z inną żabą na serwerze PvP. Tutaj dajemy oczywiście mega dużo melee damage. Tak, żeby miała nas ten 1000. I później dajecie jej w życie. Ja na razie nie daję, bo nie mam mięsa, bo zaraz mi też umrze z głodu, bo jak nie ma życia, no to wtedy je tak jakby z tego poziomu uzupełnia, tak? Z tego fooda uzupełnia sobie życie. Dlatego nie chcę, żeby mi umarła z głodu. I one zbierają nam ten cementing paste, ale moim zdaniem metoda jest póki co zbyt wolna w obecnej fazie gry, bo jest po prostu zbyt mało robaków, ciężko się je zabija. Kilka razy wam pokazywałem, jak to się robi na streamach, ale na serwerach PvP i tam to szło w miarę ok, ale tutaj na serwerze oficjalnym, gdzie mamy normalne statystyki wypadania wszystkiego, niestety będzie zbyt słabo. Przechodzimy dalej, przechodzimy do kota. Kot w ogóle mi się już nie przydaje. W ogóle go nie używam, nie mam do czego. W zasadzie można kotem iść do jaskini i zebrać dużo chityny, to jest też dobra metoda na cementing paste, ale no jakby teraz nie jest mi to na tyle potrzebne, ale warto mieć jednego kota i ja mam takiego kota, takie dwa. Czekajcie, który jest silniejszy? 3300 życia, 1400 mili damage. To jest kot, którym zrobicie spokojnie jaskinię. Na przykład tutaj na północ jest taka, na środku mapy jest taka centralna jaskinia. I takim kotem spokojnie taką jaskinię zrobicie. Tylko pamiętajcie, że nie do każdej jaskini można wejść kotem, a czasami można wejść, ale już nie wyjdziecie, więc też warto uważać, bo raz tak kota straciłem niechcący. Takiego wylowelowanego dość, nie mogłem już nim wrócić. Także to jest wystarczające. Podobne statystyki dajemy u wilków. Tutaj na przykład mamy... Który był wylewelowany? Chyba ten. Też tak, 4000, 1500. Aczkolwiek one są słabsze od kotów, bo nie mają po prostu siodła, dlatego duży damage dostają, więc one powinny mieć więcej życia. Polecam mieć około 5000, jeżeli chcecie zabić Alfa Raptora. Jeżeli chodzi o Alfa Karno, nie próbowałem, ale z Alfa Raptorami był problem, było ciężko, więc myślę, że z Karno również by było nie najłatwiej. Jeżeli chodzi o morskie dinozaury, obecnie nie chcę dawać nikomu rad, bo one po prostu są nieużywane jeszcze. Czy to rekin, czy to delfin, no wiadomo, no tylko movement speed i nic innego się nie przyda za bardzo. No trochę życia, żeby rekin go nie zjadł na jednego hita. Mir delfiny w sumie tylko służyły po to, żeby ewentualnie mnie ratować. Że zginąłem gdzieś w wodzie, to szybko na delfina i tam po mojego lota z powrotem. I to była taka jakby jedyna rzecz, dzięki której one pomagały. Reki, no to też cap, melee damage, angler, bezużyteczna rzecz, mozazaurus, to może służyć nam do tankowania turetów, podpływamy do jakiejś bazy, tankujemy tureta, czyli życie, dajemy mu, ale zazwyczaj no tak on się nie za bardzo nam przyda. Plejozaur. Również nie za bardzo przydatne obecnie. Poczekamy sobie, aż będą te bazy podwodne robione i wtedy na pewno też coś tam postaram się wam doradzić. I chyba to już będzie wszystko w zasadzie z tych dinozaurów omówione. Tak jeszcze myślę... Tak, no Kecala tutaj nie mam. Kecal niechcący zginął przez trochę błąd gry chyba moim zdaniem, ale to już też nieważne. I w zasadzie tak, i w zasadzie to już będzie wszystko w tym odcinku. Moim zdaniem nie warto oswajać wielu dinozaurów, ponieważ one po prostu będą chodzić głodne non-stop i będziecie musieli, tak jak ja, poświęcić jakieś tam godzinę, czasami dwie, na to, żeby wszystkie nakarmić, tak? Bo one po prostu pozdychają z głodu. Im mniejszy level, tym szybciej zdechnie, tak? Bo ma mniej po prostu tego fooda. W innej bazie już mi pozdychały, bo mi się po prostu już nie chciało, nie? Bo mam dwie bazy. Także
Jeżeli chcecie mieć jajka, to oswajacie. Jeżeli w sumie nie jest to dla was ważne, to nie oswajacie. I tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Łapka w górę. Myślałem, że będzie trochę krótszy ten odcinek, ale tych dinozaurów się dużo nazbierało. Chyba wszystko omówiłem. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakieś podobne odcinki, jakiś poradnik, jakieś coś takiego. Dajcie znać swoje pomysły. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam wszystkich do oglądania serii GTA 5. Na pewno bardzo fajna seria. Będzie każdy tryb pokazywany na moim kanale, czyli będą mody, single player, multiplayer itp. itd. Także dzięki bardzo, łapka, komentarz i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.